Cześć, jak się macie? Tutaj Pelgadamian, witam was w kolejnym odcinku Traoreia. Dzisiaj nadszedł czas kontynuować przygody naszego burkińskiego napastnika. Z tego co się orientuję, w przeciągu ostatnich kilkunastu dni zdobył kolejnego gola w barwach Chelsea i jestem z niego dumny, tylko szkoda, że wcześniej nie zaczął strzelać, bo wtedy bardzo możliwe, że mógłbym już używać jego złotej karty, no ale na to musimy poczekać prawdopodobnie do FIFA 16, chyba że dostałby dwa informy. O. No ale w to niestety wątpię. Tak czy siak, koniec gadania, szukamy przeciwnika. Nie ukrywam, że dzisiaj bardzo chciałbym zdobyć... zdobyć gola chociaż. O ludzie, no będzie ciężko. Znaczy dla chcącego nic trudnego. Oj, Gomez beznadziejnie podał, ale co zrobił mój przeciwnik? Dziwny początek spotkania. Na was próba prostopadłego zagrania, oczywiście zakończona niepowodzeniem. Jeremy piłki nie przejął i teraz Hazard. Jakiś dribbling, cokolwiek, przypadkowy podań do Alby, Jordi Alba, nie trafia bramki. Znaczy właściwie on nawet nie strzelał, więc dlaczego miałby trafić gola? Nie wiem, próba oddania uderzenia przez Hazarda zakończona powodzeniem, jednak niepowodzeniem jeśli chodzi o zdobycie bramki. Cesc Fabregas wrzuca piłkę na 11 metr, jednak nasi obrońcy sobie z tym poradzili, choć czy ja wiem uderzenie 1-0. Czekajcie, Aguero. Oczywiście, że Aguero, przez chwilę tam widziałem na dole Sergio Ramos. No dobra, trzeba się wziąć w garść, jednak wiedziałem, że to będzie trudne spotkanie. No to właśnie liczyłem, Jeremy, uderzenie 1-1, 2 minuty, moi drodzy, 2 minuty wystarczyły mi na wyrównanie. Mnóstwo miejsca to miałem, sami teraz zobaczcie, gdzie był obrońca, to jest pytanie, gdzie był obrońca mojego przeciwnika, nie obchodzi mnie, gdzie on był. Liczy się to, gdzie był mój piłkarz. Naprawdę 2 minuty. Bertrand w polu karnym, 2-1. 2 minuty po zdobyciu pierwszego gola. Prowadzimy jeszcze wyżej. Znaczy właściwie prowadzimy. Dopiero prowadzimy. No, to było naprawdę proste. Że De Gea sobie... Nie no, bajeczne uderzenie tutaj. Żaden bramkarz sobie by z tym nie poradził. Loftus cheek. Jeremy, 3-1. Niesamowity początek meczu, czy ja mówiłem, że będzie trudno? Przepraszam, przejęzyczyłem się, jest mega łatwo. No i chyba moi koledzy się nie mogą dogadać ze sobą. Wow. Traore, przyjęcie, to jest niemożliwe, 4-1 w 21 minucie. To nie jest srebrny piłkarz, to jest legenda. To jest legenda. Co za ustawienie, jednak również co za asysta. Z fałsza trafia do siatki. Jest na drodze do hat-tricka. Jak tak dalej pójdzie, to możemy być świadkami wreszcie dwucyfrówki na moim kanale. Jeszcze nigdy taki rezultat się nie pojawił. Najwyżej to było ostatnio, prawda? 9-1? Chyba 9-1 było. I się wkurzyłem. Podobnie były piłkarz Barcelony wykonuje stały fragment gry, ale mu to kompletnie nie wychodzi. I to już Faldone! Podający do Traore, ten jednak nie przewidział. Choć zaraz, zaraz, tam jest Teixeira. Teixeira musi to wykorzystać. Czy to będzie podanie? Owszem, Francuz nie dobiegł do piłki. Znaczy dobiegł, jednak słabo do niej wyskoczył. Eden Hazard wyprowadza kontratak. Młody, utalentowany Belg podaje do Varelli. Nieprawdopodobne. A w międzyczasie Traore zdobywa hat-tricka. 5-1. A to jeszcze nie jest druga połowa. Serio? Ja nie wiem, jak to jest możliwe. Niby ten handicap, nie? To już pisaliście o tym w komentarzach. Jednak aż tak? Poważnie? Znaczy wiecie, tak gadam o tym handicapie, bo ja po prostu porównuję na przykład zachowanie moich graczy do legend. Gdy nagrywam Back to Glory, to naprawdę rzadko czuję taką moc w moich napastnikach. No, mówiąc o napastnikach, no dobra, Hadzi mnie nie zawodzi, jednak Stoiczkow. No bądź co bądź, lepiej mi się gra Traore niż Stoiczkowem, a coś tutaj jest nie tak wtedy. Traore po raz brak mi słów już po prostu, brak mi słów, 6-1 w 40 minucie. Ten zwód, zejście do środka i ponownie. Chyba nie, proste podbicie teraz. Silva, czy mój przeciwnik zdoła odpowiedzieć? Wczesne dośrodkowanie i proszę, proszę, Jesus na was został znaleziony, wrzutka! Doskonałe zachowanie Botlanda. Ostatnie minuty pierwszej połowy, mam nadzieję, że moi rywale nie opuszczą tego spotkania, ponieważ tutaj naprawdę może paść nawet 12 bramek z mojej strony. Swoją drogą sami zobaczcie, 7 strzałów, 5 strzałów celnych i 6 goli. Nie wnikam. Traore, ach, tam chciałem znaleźć Jeremiego i właściwie hat-tricka. Ale może Baba wygra w powietrzu, Baba to zrobił. Fulton, jaki Fulton, Falton. Teraz Baba. Nasz lewy obrońca przedziera się do przodu. Brak pomysłu na tę akcję.
Chciałem podać do Jeremiego. Pika dyrygentem tego kontrataku, nieprawdopodobne, ale Hazard nie dobiega do piłki. Pół godziny na zdobycie 5 bramek, no co jest ze mną, tak straciłem swoją siłę. Podanie Traore, 7-1. Nie, cofnęliście się w czasie, to nie są Mistrzostwa Świata z 2014 roku. To jest Traore i ja w wykonaniu Pelka Damiana. Polecam, Pelka Damian. Chyba spalony, prawda, czy? Niestety tak. No wyjdź, Batland, tutaj nie ma co marnować czasu. Jeremy i Traore! Och, słupek! Dobre zachowanie tej Sheiry, ten jest... O, główka przeciwnika. Ratuje ten wynik. Falton! Gola nie ma, słupek! Tej Sheira, nieudane dośrodkowanie. Tak to ja grać mogę, naprawdę. To się nazywa zabawa. 8 strzałów, 5 bramek, niesamowita skuteczność. No jednak to nie Traore zostaje zawodnikiem tego meczu. 2 asysty Francuza. Kurde, Traore nie zdobył jednej asysty. Ja, mielibyśmy podwójnego hat-tricka, ale tak czy siak czeka nas podwójne ulepszenie. I paczka. Varela, dziękuję ci za wszystko, jednak nadszedł czas powitać świecącego się prawego obrońcę. Naszym nowym obrońcą zostaje piłkarz West Bromwich Albion. Jest to Gamboa. Myślałem nad Bellerinem, ale na Bellerina przyjdzie czas, gdy będę kupował złotego świecącego się obrońcę. Teraz otwórzmy paczkę. Ktoś z BPL, proszę, może jakiś informik, no. Jest to Navarro. Navarro albo Faizulin. Nie chcę walczyć o żadnego z nich, no. Niestety, nie przydają mi się. Jak mogliście zauważyć na początku, kanadyjski hat-trick oznacza, że otwieram paczkę. Bądź co bądź, na środkowy pomocnik ofensywny Jeremy Boga zdobył kanadyjskiego hat-tricka. Jako, że jednak wiecie, w tych paczkach rzadko trafia się coś dobrego, to no, taka jest zasada, nie? Chyba nie mówiłem, że tylko tyczy się to Traore. Jeśli mówiłem, to przepraszam, jednak sami chcieliście, żeby coś z tymi paczkami pokombinować i mamy kolejnego lewego obrońcy. No poważnie, Lyon, nie mówię, że jest to słaby piłkarz, choć poczekajcie! De Jong, on jest z Newcastle, jednak zgodnie z zasadami powinienem walczyć o najlepszego piłkarza z paczki. Chrzanić te zasady. Kurde, teraz, znaczy wiecie co, ja się uczę na własnych błędach, ponieważ po prostu wiem, jak bardzo muszę ulepszać te wszystkie serie, by później nie mieć takich problemów. Oczywiście nie chcę walczyć o Layuna, no bo to on jest najlepszym piłkarzem, ja lewego obrońcę mam. Niby by się mi przydał ten De Jong, ale nie mówię, że Jeremy jest słaby. Ach. Dobra, zobaczmy co mnie czeka tym razem. Nie boję się, przed chwilą walczyłem z lepszą drużyną i wygrałem. Traore podbił sobie piłkę, rakieta! Aż mi się trener włączył, no nie ma gola, ale wreszcie jakiś fajny strzał. Proszę, Gomez, ktokolwiek wyskocz tam w powie... Aha, tej Sheira, ależ mu odskoczyła ta piłka, jednak być może... Nie, nie wylądowała w siatce, Çalhanoğlu może wyprowadzić kontratak. Co zrobi turecki pomocnik, podaje do Sané. Leroy Sané, on się potrafi rozpędzić, ma dobry dribbling, ale ja mam dobrego prawego obrońcę. Witaj w drużynie, Gamboa. I ono ma do Jeremiego, Traore! Nie wierzę! Po prostu nie wierzę, że on tego nie wykorzystał. Idealna, dogodna sytuacja. I nadal 0-0. Teraz Traore odebrał i został zdemolowany. No, Leno ma farta. Poczekajmy. Falton! Oj, Rej... Coś się stało, przeciwnika rozłączyło z grą. Czyli remis. Czy to będzie rasistowskie, jeśli dam mu styl gry cień? Ponownie gram z rywalem, który ma gościa, czyli jest okazja do powtórzenia tego wysokiego wyniku. Brazylia, Bundesliga, BPL. Dobrze, Jeremy i Traore nie znalazł drogi do siatki. Jasmir Begovic, ładnie, dobrze to tak. Przy okazji, pamięta ktoś może od ilu spotkań jestem niepokonany, no bo... Prawda jest taka, że w tej serii przegrałem tylko 2 razy. Tylko nie pamiętam kiedy ostatni raz. I Traore znajduje tutaj Onome. To musi być bramka. Dobry zwód, strzał z lewej nogi. Jednak to kończy się tylko rzutem rożnym. Nie? Jednak teraz to ja mogę dobić przeciwnika. Traore oczywiście ma przewagę nad Naldo. Schodzi do środka. Traore ucieka. Czy to będzie? Nie. Tym razem to obrońca przeciwnika zabiera mi... możliwą okazję do radości, choć poczekajmy. Rzut wolny.
Nasz środkowy obrońca. O Boże święty. Na pewno w tej drużynie ląduje Ward-Prowse. On ma niesamowite stałe fragmenty gry. Gamboa. To musi być bramka, główka, gol! 1-0, a zdobywcą bramki. Albo mi się wydaje, albo jest to nie. To nie jest Loftus-Cheek, to jest... Pokaż swoje plecy, bo wy macie prawie że identyczne twarze wszyscy. O, Noma! Gratulacje! Jednak większe brawa należą się naszemu obrońcy, ponieważ to, co on zrobił z defensywą przeciwnika, było niesamowite. Co za podanie! I Traore ma okazję! Nie, Begovic. Traore! Teraz może się poprawić! No panie, panie, panie! To powinien być rzut wolny. O, Noma poczuł moc, drugi gol, owszem! 2-0, wygrywamy ten mecz! Chyba moi rywale nie... A jednak nie. Jednak grają. Szkoda. Uderzenie z dystansu. Co za Robinsona na naszego golkipera. No mecz mógł się skończyć w naprawdę piękny sposób, ale się nie kończy. Główka! Poprzeczka! Niemożliwe. To było proste. Nie mam co dodać. Gamboa zdecydowanie... Wow, dwie asysty! Tego się nie spodziewałem. Inform dla niego, choć przecież on ma informa. Na chwilę obecną z pewnością utrzymuje się w lidze siódmej, jednak ja oczywiście chcę z niej wyjść. Okej, na dzisiaj jest to tyle i klasycznie napiszcie mi w komentarzach, jakiego nieświecącego się srebrnego obrońcę kupić. No, zamiast Gomeza. Fajnie było. No, ale mam nadzieję, że twój następca będzie jeszcze lepszy. Szczerze, to nie chcę się rozstawać z tą kartą, ale muszę. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i do usłyszenia w kolejnym, zdecydowanie szybciej niż za 10 dni. Przepraszam. Pozdrawiam, cześć!